Czy powinniśmy zacząć obawiać się Niemców? Jaką rolę mogą odgrywać Niemcy po zakończeniu wojny na Ukrainie? Jak powinna wyglądać nasza, czy jak może wyglądać nasza współpraca? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Mam miłą informację. Do tej pory obejrzeliście albo słuchaliście Państwo mój program 4 miliony razy. Aż mi się nie chce wierzyć. Przez pół roku. To wszystko jest możliwe dzięki wam, dzięki temu, że oglądacie i dzięki patronom, którzy wspierają ten program. Serdecznie wszystkim patronom dziękuję, a dzisiaj w szczególności następującym osobom. Maciej Wajdzik, Izabela Kucharska, Piotr Kątny, Paweł Przewięźnikowski, Konrad Nafalski. Serdecznie wam dziękuję. Wszystkim tym, którzy chcieliby dołączyć do grona patronów, zapraszam do serwisu patronite.pl na mój profil. A teraz wszystkich zapraszam na rozmowę. Profesor Marek Cichocki, Kolegium Civitas. Witaj serdecznie. Dzień dobry. Marku, czy postawa kanclerza Scholza szokuje tylko nas, czy szokuje też Niemców? Znaczy, on jest w tej chwili pod ostrzałem przynajmniej części niemieckich mediów, szczególnie tych związanych z taką, powiedzmy, transatlantycką postawą. Ale także część lewicowych mediów w Niemczech krytykuje Olafa Scholza za no właśnie to, że jest niezdecydowany, że robi za mało, że właściwie nie wiadomo, jaka jest do końca jego postawa wobec tej wojny, a szczególnie chodzi tutaj o zakres pomocy ze strony Niemiec Ukrainie. Przede wszystkim w dostawach broni. Też myślę, że duża część niemieckiego społeczeństwa jest niezadowolona czy krytyczna wobec tego, jak Olaf Scholz w tej sytuacji się zachowuje, jaką politykę prowadzi. Zarzuca mu się brak przywództwa, zarzuca mu się brak strategicznego myślenia i też taki brak pewnego takiego emocjonalnego zaangażowania w sytuację, która jest dla ludzi także w Niemczech no, taką bardzo emocjonalną sytuacją związaną z tym, co się w Ukrainie dzieje i jak Ukraińcy się bronią, ale też do jakich zbrodni Rosjanie się posuwają. No i wreszcie widać wyraźnie, że też w samej koalicji rządzącej Scholz jest pod ostrzałem, że coraz więcej polityków z partii zielonych, ale także liberałów no, dystansuje się od tej takiej ostrożnościowej polityki kanclerza. Z czego to wynika? Z czego wynika taka postawa jego, no i dużej części niemieckich elit, tak? No bo to nie jest tak, że no jest jakiś jeden dziwny polityk, prawda? Wszyscy go potępiają, no zaraz go wymienimy. No, to z czego? On ma dosyć spore, miał poparcie. Takie, tego typu głosy wcześniej słyszeliśmy i wcześniej nam one się nie podobały, krytykowaliśmy, tylko że wcześniej nie było codziennie ginących ludzi, dzieci, kobiet, tych strasznych obrazów, z którymi się codziennie mierzymy i wiemy dobrze, już wszyscy rozumiemy i Niemcy tak to też to rozumieją, że jeśli dostarczymy im więcej broni, to prawdopodobnie zginie mniej kobiet, dzieci, mniej domów będzie zburzonych. Z czego to wynika? No, myślę, że to nie ma jednej takiej prostej odpowiedzi. Może spróbowałbym od tego, że Niemcy dzisiaj są trochę w sytuacji takiego pociągu, który się wykoleił. Pędził tam po tych szynach w tym kierunku, co sobie obrał i zdefiniował jako strategiczny punkt docelowy. To zresztą też możemy o tym później porozmawiać, jak ten punkt docelowy, do którego Niemcy zmierzały, wygląda z dzisiejszej perspektywy. I ten rozpędzony pociąg się kompletnie wykoleił. On teraz leży na boku, gdzieś tam na nasypie i nie za bardzo wiadomo, co z tym zrobić.
I mi się wydaje, że postawa Scholza, niezależnie też być może od jakichś jego wewnętrznych przekonań, ta postawa takiego niezdecydowania, ona się bierze stąd, że niemiecki rząd znalazł się w sytuacji bez precedensu, moim zdaniem, w powojennej nawet historii Niemiec, bo to nie tylko mi chodzi o zjednoczone Niemcy, ale również Niemcy po II wojnie światowej. Niemcy zawsze działały według pewnej agendy. Po zjednoczeniu Niemiec, Niemcy zbudowały sobie dosyć konsekwentną własną agendę w Europie z własną taką pozycją przywódczą w tej agendzie. Dzisiaj Niemcy są bez agendy, co gorzej, są naciskani z różnych stron i moim zdaniem to zachowanie Scholza w bardzo dobry sposób ilustruje stan niemieckiego politycznego establishmentu, w którym on się dzisiaj znajduje. To jest pewnego typu bezradność, lęk też bardzo, bardzo duży, poczucie winy. I też poczucie tego, że zaczną padać coraz bardziej nieprzyjemne pytania o odpowiedzialność. Już w niemieckich mediach pojawia się temat powołania komisji w Bundestagu, która jednak by zbadała politykę niemieckiego rządu, przynajmniej w ostatnich, nie wiem, 15-16 lat, no, co byłoby bez precedensu, a też byśmy się dowiedzieli różnych rzeczy. Myślę, że strach też odgrywa bardzo istotną rolę taką paraliżującą, plus no to są pewne założenia dotyczące w ogóle tego, jak Europa według niemieckich polityków miała wyglądać i jak miała w tym kontekście wyglądać także relacje z Rosją i jakie miejsce w tym wszystkim miały zajmować Niemcy i także Europa Środkowo-Wschodnia i po prostu Niemcom jest się trudno od tych założeń moim zdaniem w dalszym ciągu uwolnić. Ale ja dalej tego kompletnie nie mogę zrozumieć, bo ja głęboko nie zgadzając się z tym, co robią dzisiaj Węgry, jestem w stanie to zrozumieć, wytłumaczyć sobie, dlaczego oni tak się zachowują, aczkolwiek tak samo to potępiam i wydaje mi się to bardzo, bardzo błędne. Ale w przypadku Niemiec, o których wiemy, że są największym państwem, które mają taką wagę, jaką mają, które też dla Stanów Zjednoczonych odgrywają ważną rolę, ale które przede wszystkim mają taką, a nie inną historię. I ta historia ciąży nieprawdopodobnie. Nie wymaga to jakichś bardzo skomplikowanych rzeczy. Przecież cały świat by ich za to pochwalił. To nie jest tak, że cały świat poza Władimirem Putinem. No ale Władimir Putin już jest przegranym. Nawet jeśli tej wojny nie przegra, czy nawet gdyby ją wygrał, to i tak w oczach świata będzie kimś, kto przegrał, z kim nikt nie chce współpracować. Nie mogę zrozumieć, jakby co oni tracą, czego się obawiają, dlaczego nie mogą podjąć prostej decyzji. Tak? W sumie potrzeba tam tylu czołgów, tam ta lista była, potem się skróciła, prawda? No mogliby po prostu powiedzieć, tak wysyłamy, wysłać, koniec. Wszyscy by ich chwalili, wszyscy byliby zadowoleni poza Władimirem Putinem. No ja myślę, że ta historia, o której mówiłeś, oczywiście ona odgrywa rolę, ale ona odgrywa właśnie rolę w tych reakcjach ze strony dużej części mediów niemieckich czy społeczeństwa niemieckiego. I tutaj rzeczywiście ta reakcja wynika z takiej świadomości, że dzieją się rzeczy, wobec których właśnie z powodu tych obciążeń historycznych, czy tych doświadczeń i odpowiedzialności wynikającej z niemieckiej historii, Niemcy nie mogą zachowywać się no właśnie neutralnie, czy ociągać się. Natomiast wydaje mi się, że inna sytuacja dotyczy właśnie tej sfery polityki, szczególnie jeżeli mówimy o socjaldemokratach, bo Zieloni zawsze byli jednak mimo wszystko krytyczni wobec Putina, wobec Rosji putinowskiej, wobec Nord Streamu. Oni mają jakby większe pole manewru tutaj i też to jest pewnym może zaskoczeniem dla niektórych ludzi w Polsce, bo jednak Zieloni byli głównie kojarzeni u nas z tą tradycją taką pacyfistyczno-klimatyczną.
No ale okazuje się, że właśnie tutaj wielu polityków Partii Zielonych jest jak najbardziej gotowa do tego i zresztą od samego początku te głosy po stronie Zielonych się pojawiały, by zrozumienia tego, że Niemcy muszą się na poważnie zaangażować w dostawę broni i to też takiej ciężkiej broni dla Ukrainy. Także liberałowie zaczynają o tym, ta druga partia, która wchodzi w skład teraz obecnej koalicji obok Zielonych z socjaldemokratami. Z socjaldemokratami sprawa jest trudniejsza, bo tam jest po pierwsze tak, bardzo dużo trupów w szafie i nie wiadomo, kiedy te trupy zaczną wypadać. Bo tak, teraz tym bardziej zaczną wypadać, bo będzie za chwilę, no, prędzej czy później pewnie obalą tego Scholza. Ja to rozumiem, tylko że jakby jest też taka reakcja psychologiczna na to, że trzeba tym bardziej jakby no, być ostrożnym i starać się, żeby zadawnione sprawy nie wychodziły. Oczywiście to się później zwykle mści w taki sposób, jak powiedziałeś, że te trupy i tak później z szafy zaczynają wypadać. Ale chodzi mi o to, że socjaldemokraci niemieccy mają naprawdę bardzo dużą, ciężką hipotekę, jeżeli chodzi o relacje z Rosją. I ze względu na Schrödera, i teraz ta sytuacja ze Steinmeierem, który moim zdaniem, znaczy ja się nie dziwię, że on jakby nie został zaproszony do Kijowa, bo w ogóle ten pomysł, żeby akurat ten polityk, niezależnie od funkcji, którą on teraz piastuje, miał się jakby no, oczyszczać z dawnych swoich błędów i win wizytą w Kijowie w tej chwili, no raczej świadczyło moim zdaniem o braku takiej no, odpowiedzialności i jasności myślenia po stronie raczej właśnie niemieckich, po stronie niemieckiej, która jakby mogła wpaść na ten pomysł. Gdyby jeszcze przyjechał pociągiem, który ciągnie w wagonach 100 tanków i mówi, przepraszam, zachowaliśmy się różnie, ale tutaj tak, przywożę poważny dar, jeszcze, który jest dowodem na zmianę naszej postawy. No to jeszcze ewentualnie można sobie taką sytuację wyobrazić, ale tu chodziło ewidentnie o ten taki gest, który miał jemu pomóc, jakby tak. Oczyścić jego wizerunek. Więc tutaj SPD ciągnie za sobą rzeczywiście ogromny, taki bardzo ciężki bagaż. Jest sprawa dotycząca Hadecji, która za sprawą Merca uwolniła się od Merkel. Myślę, że rozdział rozrachunków wewnątrz Hadecji z Merkel się nie, jakby jesteśmy dopiero na początku tego procesu i spodziewam się różnych rzeczy, które tam się mogą wydarzyć. Ale dążę do tego, że jak ty się dziwisz, no myślę, że ta hipoteka jest rzeczywiście realnym obciążeniem dla Scholza i dla całej SPD. Oni się boją. Oni się boją też odpowiedzialności, oni się boją też tych wypadających trupów z szafy, oni się boją, że zaczną padać bardzo konkretne pytania i że ludzie się będą domagać też konkretnych rozrachunków, rozliczeń. Też można przypuszczać, że Rosja w pewnym momencie może tą sprawą próbować grać. Pamiętajmy o tym, że Niemcy, i to widzieliśmy niedawno, mają realny problem rosyjskiej piątej kolumny, tak, która wyjeżdża na ulicę samochodami niemieckich miast i tam organizuje różnego rodzaju wiece poparcia dla Putina i dla wojny z Ukrainą. Ja to rozumiem, że gdyby to jest poważne zagrożenie, że gdyby Rosjanie, że tego być może się obawia, że właśnie Rosjanie zaczną ujawniać jakieś rzeczy. No bo to, że publiczność niemiecka będzie chciała powyciągać te rzeczy, to moim zdaniem teraz prowokują wręcz do tego i zachęcają wszystkich, prawda? Bo gdyby opowiedzieli się po tej stronie, po której powinni się opowiedzieć, no to zapewne ich przeciwnicy Ja uważam, że jeżeli niemiecka polityka nie pójdzie za tym społecznym, medialnym impulsem w Niemczech i nie dokona rzeczywiście prawdziwych rozliczeń, one mogą być bolesne,
One mogą być dla Niemców bardzo trudne też wewnątrzpolitycznie, ale jeżeli oni tego nie zrobią, to my jakby też z własnego doświadczenia, z własnego podwórka w Polsce wiemy, jak się tego typu rzeczy kończą. Znaczy one prędzej czy później i tak wychodzą, tylko wówczas jest jeszcze większy problem, bo one zwykle wychodzą jako element zewnętrznej gry i tak długo jak Niemcy się z tej sprawy nie oczyszczą, tak długo będą uzależnieni od różnego rodzaju rosyjskich rozgrywek. Pytanie jest takie, czy Niemcy rzeczywiście, Niemcy w swojej masie, elity niemieckie, no, społeczeństwo niemieckie, które w tej sferze politycznej wybiera elity, czy jest gotowe do tego, do tej zmiany i do tego rozliczenia? Ponieważ no, my mamy takie historyczne, znaczy oni mają takie historyczne, a my takie obawy historyczne, którymi raz odpychamy od siebie, mówię, nie, no już przecież to jest inny czas, żyjemy w zupełnie innym świecie, prawda? Niemcy są naszymi bardzo ważnymi partnerami, no ale one wracają. Teraz wróciły w ostatnich dniach, to wyczuwam nawet przeglądając internet, nawet osoby, które i same współpracowały i broniły Niemiec i uważały, że to jest ważny kierunek, zaczynają się coraz bardziej, znaczy raz się emocjonują, ba, zaczynają się obawiać. Czytam już takie głosy, pojawiają się w internecie takie głosy, w internecie, no, komentatorzy, tak? Ludzie wyrażają swoje obawy. Ale czy obawy przed... Obawy, czy myśmy nie powinni zacząć się bać Niemiec, no bo jak oni zbudują armię, wydadzą na tą armię 100 miliardów euro, jak zapowiadali, za kilka lat staną się również potęgą militarną, no i nie wiemy, czy co się stanie przy najbliższym kryzysie. Tak? Znaczy nie mówię, że dobra, zaatakują Polskę, ale że no jednak będzie to zupełnie innego rodzaju gracz. Czy uważasz, że nie, no, to jest taki trudny moment, ale Niemcy z tego wyjdą, staną po właściwej stronie, będą dalej wiarygodnym partnerem w NATO. Znaczy ja patrzę na to w taki sposób. Mianowicie ja uważam, że należy docenić te impulsy, które płyną w Niemczech z niemieckiego społeczeństwa i z części niemieckich mediów. Myślę, że to jest autentyczne. Natomiast trzeba rzeczywiście bardzo uważnie przyglądać się niemieckiej polityce i temu, co się tam będzie działo. I ta kwestia, o której mówiliśmy, czyli zdolność do dokonania głębokich rozliczeń dotychczasowej polityki, będzie jednym z istotnych takich papierków lakmusowych, sprawdzających, czy rzeczywiście mamy do czynienia z autentycznym, realnym przeorientowaniem się Niemiec wobec sytuacji katastrofy ich agendy, ich dotychczasowej polityki. Tego, że przypominają właśnie taki wykolejony pociąg gdzieś na nasypie. I ja powiem szczerze, ja się nie obawiam tego, że Niemcy będą inwestować pieniądze w uzbrojenie. Nie obawiam się tego, że Niemcy mogą próbować odbudować Bundeswehrę, uczynić ją zdolną do uczestnictwa w systemie bezpieczeństwa europejskiego. O ile ten proces będzie się odbywał w ramach struktur NATO. Inaczej mówiąc, drugim papierkiem lakmusowym dla mnie przy tej analizie obserwacji tego, co się będzie działo w polityce europejskiej, wokół europejskiej polityki, jest być może to, czy uda się osiągnąć najtrudniejsze zadanie, czy najtrudniejszą lekcją wyciągnąć z tego, co się właśnie wydarzyło. Mianowicie, czy Niemcy uda się z powrotem, tak mówiąc kolokwialnie, wbić w struktury natowskie. Z powrotem ich wepchnąć w format transatlantyckich relacji, w których oni mogą mieć naprawdę bardzo rozbudowane siły zbrojne i to kompletnie nie będzie przeszkadzać, pod warunkiem, że one będą sprzęgnięte w natowski system wspólnej odpowiedzialności za europejskie bezpieczeństwo. No właśnie, to jest dobre. Żeby jakby też oddać sprawiedliwość tym i obawom, które się też w Polsce wobec Niemiec pojawiały, bo jeżeli mówimy o projekcie federalizacji Europy, gdzie w tym projekcie Niemcy razem z Francuzami, ale coraz bardziej zdystansowani do Stanów Zjednoczonych mieliby pełnić rolę przywódczą, no to tak, to ja się zgadzam. To jest ta obawa, którą ja bym absolutnie podzielał i ja bym tego nie chciał, a zwłaszcza teraz. Zwłaszcza teraz, wydaje mi się, tyle zobaczyliśmy. Dokładnie. Więc jakby, jak pytasz mnie o te obawy, to ja
ja odpowiadam, jeżeli uda się, ta druga rzecz, oprócz wewnętrznego rozrachunku, który tam się musi dokonać, z powrotem wbić Niemcy w system transatlantycki, to ja bym się jakby zwiększenia możliwości wojskowych, militarnych Niemiec nie obawiał, a nawet wręcz przeciwnie. No tak, tylko że zawsze za wzmocnieniem zdolności militarnych idzie zwiększenie siły politycznej, która była duża, a tak może być jeszcze większa. W przypadku, kiedy polityka niemiecka jest taka, jaka jest i w zasadzie nie mamy na razie jakichś poważnych podstaw do twierdzenia, że ona będzie inna, bo ona taka była przez ostatnie lata. No ludzie zajmujący się Niemcami często mówili na początku wojny, bo teraz to już wszyscy są takie zszokowani, ale na początku mówili, no czemu się dziwisz, przecież tak zawsze było, tylko że teraz widać to bardziej. No to dlaczego ona miałaby zacząć być inna? I tu możemy dojść do tego momentu, do tego punktu, o którym mówisz. Jak jest ten punkt docelowy? Czy jak wygląda dziś ten punkt docelowy strategiczny niemieckiej polityki? Znaczy, ja myślę, że te obawy, o których ty mówisz, tak, że za większą siłą militarną Niemiec szła również większa siła polityczna. One się biorą stąd, że my dzisiaj bardzo wyraźnie już widzimy, jaki był docelowy, strategiczny punkt, do którego niemiecka polityka w Europie zmierzała w ostatnich 20 paru latach. Nazwij go, ten, proszę. Chodziło o to, żeby zbudować taką strukturę polityczną w Europie, która byłaby oparta z jednej strony na zacieśnianiu współpracy z Francją, na coraz większym dystansowaniu się od relacji transatlantyckich, przede wszystkim od Stanów Zjednoczonych. To przyspieszyło w naturalny sposób, szczególnie za sprawą Trumpa, ale to było już wcześniej widoczne. Ja bym powiedział, że ta strategia zaczęła się rysować już za prezydentury Busha juniora. Przełom w myśleniu niemieckim na ten temat ja bym umiejscowił i nawet jestem w stanie to, za mało mamy czasu, żeby to rozciągać, rozwijać, ale ja bym to umiejscowił 2003-2004. Druga wojna w Iraku była dla niemieckiego politycznego establishmentu momentem zwrotnym. Oni wtedy, razem z Francuzami zresztą, uznali, że Zachodu nie ma. Zachód się skończył. Zachód taki, jaki istniał w czasach zimnej wojny. Zachód, który jest prowadzony przez Stany Zjednoczone i że w związku z tym trzeba budować alternatywny Zachód, tak, czy alternatywną koncepcję zachodnią. To się zresztą jeszcze sprzęgło... Jeszcze taki Zachód, który jest bardzo dobrze współpracuje właśnie z Rosją. No właśnie, bo to się sprzęgło z jednej strony z pojawieniem się bardziej takiej asertywnej czy bardziej ambitnej polityki w Europie ze strony Polski. 2004-2005 rok Polska weszła do Unii Europejskiej, ale weszła, można powiedzieć, z przytupem, bo w 2004 Miller z Aznarem nie tylko, że opowiedzieli się po stronie Ameryki w kwestii II wojny w Iraku, ale również postawili się w kwestii budowania owej właśnie federalistycznej Unii Europejskiej z Niemcami i Francją na czele. I to się sprzęgło z tym, co też ty teraz przypomniałeś, mianowicie no, takim pełnym rozwinięciem się rosyjskiej polityki pod przywództwem Putina, gdzie Rosja stała się, można powiedzieć, tą taką trzecią nogą tego politycznego układu antyzachodeuropejskiego i euroazjatyckiego, tak, antyzachodu. Tak? Przecież to nie jest przypadek, że właśnie wtedy 2004 rok pojawiła się w ogóle koncepcja nastawiona przeciwko amerykańskiej polityce w kwestii Iraku pod hasłem nowej osi pokoju Paryż, Berlin, Moskwa. O tym się zapomina, ale to była polityczna inicjatywa, tak, którą wprost komunikowali przywódcy tych trzech państw. Czy tak uważasz, więc, że to euroazjatycki, to był ten antyzachód nam, tak, nie to grozi był, znaczy, dzisiaj? To, mi chodzi o to, że to, był, że, to był punkt, do którego niemiecka polityka dążyła. Mhm.
różnymi drogami, ale to był punkt, do którego niemiecka polityka zmierzała. Skutkiem tego rzeczywiście byłoby wyjście Ameryki z Europy, bo to taki który miał być skutek. Następowało. Który powoli następował rzeczywiście i szczególnie w kontekście Trumpa można było jakby ten argument uzasadniać. Proszę, zobaczcie, co się dzieje. Ameryka first, Ameryka się dokładnie wycofuje z Europy. I tak zresztą Merkel wówczas argumentowała, że to jest dowód na to, że nasza polityka jest słuszna. Trzeba robić to, co żeśmy właśnie postanowili robić razem z Francuzami, budować to wszystko na strategicznym partnerstwie z Rosją i jeszcze iść dalej i rozwijać naszą współpracę handlową z Chinami. Francuzi byli tym absolutnie zachwyceni. Problem polega oczywiście na tym, że pomiędzy była Europa Środkowa i Wschodnia. Tak. Była Polska, kraje bałtyckie, ale też Ukraina. I w tym sensie to, co się stało w Ukrainie w ostatnich tygodniach, no, jest dla Niemców ogromnym problemem. I to trzeba sobie też otwarcie powiedzieć. Ty pytałeś, że nie rozumiesz, dlaczego oni się tak zachowują. No bo od początku oni nie zakładali, że Ukraina się ostanie. Oni nie zakładali, że jakby te wypadki się potoczą w taki sposób jak dzisiaj. Niemiecka polityka od początku tego konfliktu była nastawiona na to, że on się skończy szybko, Ukraińcy zostaną pobici, zmuszeni do tego, żeby usiąść do stołu negocjacyjnego, a wówczas Niemcy z Francuzami przyjdą z nowym formatem mińskim czy jakimś tam innym i będą projektować tą część Europy, bez Amerykanów oczywiście, ale razem z Rosjanami. Myślę, że taki był scenariusz. To się wszystko rozpadło i oni nie wiedzą, co mają robić. Bardzo groźny. To dosyć przerażające, dla nas bardzo groźny. Co mówisz. No tylko dlaczego mielibyśmy uznać, że teraz będzie inaczej? Poza tym, że owszem, Putin przegra. Jakkolwiek to się nie potoczy, to już przegra, będzie słabszy, będzie lizał rany przez dłuższy czas. Ale może ten czas nie będzie taki długi, może to potrwa 2, 3, 4, 5 lat, potem przyjdzie jakiś inny Putin. Dalej będzie można grać tę samą grę. Dlaczego mielibyśmy uznać, że to nie jest już groźne? Tylko, że za 5 lat Niemcy będą mieć armię, na którą wydadzą te 100 miliardów euro. I nie twierdzę, że będą czołgami wjeżdżać do Polski, ale ich waga polityczna kraju będzie dużo większa. Ja to wszystko rozumiem, ale jakby nie możemy próbować już jakby antycypować to, co się wydarzy za 5 lat, bo tak naprawdę w ogóle nie wiemy jeszcze i nikt tego nie wie. Jakie procesy zmian w Europie i na świecie uruchamia dzisiaj ta wojna? Poza jednym, że wiemy, że na pewno uruchamia bardzo dużą zmianę. Ja uważam, że mamy jakby mamy, jeżeli chodzi o Niemcy, trzy możliwe scenariusze. Albo będziemy mieli dalej kontynuację tego, o czym mówiłem, próbę tego kontynuacji tego, co mówiłem. To będzie trudne, dlatego że po pierwsze, Macron pewnie wygra te wybory, ale nagrywamy tę rozmowę przed niedzielą, państwo będziecie jej słuchać w poniedziałek, więc już będzie wiadomo. Będą państwo wiedzieć. Nie wiem, czy się mylę, ale zakładam, że pewnie jednak Macron te wybory wygra, ale on będzie miał bardzo będzie osłabiony wewnątrz politycznie, bo tradycyjnie zacznie się zaraz po drugiej rundzie prezydenckich wyborów, trzecia runda prezydenckich wyborów we Francji, czyli ulica. I to nie będzie takie proste, ale decydujące jest co innego. Decydujące jest to, że Amerykanie się zmobilizowali jak na razie, bo oczywiście jest pytanie, jak długo będzie to trwało, to jest jakby inna kwestia. Ale oni w tej chwili są zmobilizowani. Oni zrozumieli, że Rosjanie nie mogą wygrać, bo jeżeli Rosjanie wygrają, to Amerykanie nie wygrają następnej rundy z Chińczykami. I że to jest gra o wszystko. Tak. Że to nie jest regionalny konflikt, tylko że Amerykanie też grają już w tej chwili z Brytyjczykami o wszystko i oni zrozumieli, że Rosjanie nie mogą tej wojny z Ukrainą wygrać i w związku z tym wykręcili Niemcom i Francuzom przegrać. I że w związku z tym wykręcili Niemcom rękę.
Wykręcili Niemcom rękę. Próbują wykręcać, jeszcze nie wykręcili. No, nie, myślę, że ich dosyć mocno jednak mimo wszystko przycisnęli. Zresztą to, że ta część niemieckich mediów tak w tej chwili krytykuje rząd niemiecki. No, a nie wiem, czy można wymieniać nazwy. Axel Springer, który ma ogromne udziały także na rynku amerykańskim i jakby też, jak znamy całą historię tego medialnego przedsięwzięcia, to wiemy, prawda, gdzie są korzenie. Myślę, że Amerykanie przycisnęli rzeczywiście bardzo mocno Niemców, a po drugie wydaje mi się, że Niemcom będzie bardzo trudno wrócić do tej starej swojej koncepcji, no bo przez Putina i przez to, co Rosjanie zrobili, znaczy nikt jeszcze przez dłuższy czas, mi się wydaje, w niemieckim społeczeństwie po prostu by tego nie zaakceptował z powodu tych okrucieństw, które ludzie zobaczyli. To po prostu z tego powodu, moim zdaniem, nie będzie możliwe. Więc wydaje mi się, że jakby mamy taki scenariusz, który moim zdaniem on jest nie do... Niemcy nie będą w stanie w najbliższym czasie wrócić do tego, co było. Mówisz o trzech scenariuszach. Jest jeden, który... Tak. Drugi jest taki, że... Zakładamy, że wierzymy, że się nie zrealizuje. Aczkolwiek ja bym stawiał... Drugi jest taki, że Niemcy właśnie będą takie cały czas niezdecydowane, tak szolcować będą jak do tej pory, że ociągać się, nie będą wiedziały, co mają robić i w ogóle tam jakby zejdą jakby z pola w ogóle całego tego rozstrzygnięcia. Tak? A trzeci scenariusz, który moim zdaniem jest jedynym korzystnym dla nas, to jest ten, o którym mówiłem, jakby trzeba tę sytuację wykorzystać i mieć oczywiście tutaj wsparcie zdecydowane przede wszystkim Stanów Zjednoczonych w tym, żeby Niemców z powrotem wbić w struktury atlantyckie. Niemcy, znaczy Amerykanie powinni być temu bardzo przychylni, no bo to tak. To był ich zawsze pomysł taki, żeby tutaj głównym partnerem bezpieczeństwa były Niemcy, a część Amerykanów uważało, że bardzo dobra byłoby wobec Putina, groźby rośnięcia Putina, no by jeszcze jak urósł, zanim wybuchł, to pojawiały się takie koncepcje, żeby budować taką oś Waszyngton, Berlin, Warszawa, tak, jako ten wysunięty fragment, co dzisiaj wydaje się bardzo realne, no bo waga Polski nagle wzrosła niepomiernie. Jeżeli my będziemy budować naszą armię, to również nasza waga polityczna dalej będzie rosła, ktokolwiek będzie tutaj rządził. I wtedy pytanie właśnie, czy wtedy ten pomysł na to, żeby w ramach NATO taka oś Warszawa, Berlin, Waszyngton istniała, jest twoim zdaniem realny, czy raczej dziś będą już wszyscy tego unikać i tym punktem, drugim punktem oparcia ważnym jest, staje się Londyn i Niemcy jakby, no, będzie im trudno wrócić do tej roli. Znaczy, jeżeli my myślimy strategicznie na temat przyszłości naszego bezpieczeństwa Polski i całego regionu, to moim zdaniem tutaj absolutnie sprawy są jasne. Ukraina musi obronić swoją państwowość. Rosjanie muszą tę wojnę przegrać. Cokolwiek, jakkolwiek później tego nie nazwą, nie obchodzi im bardziej, mnie to. Im bardziej przegrają, muszą, tym lepiej. Muszą tę wojnę przegrać. My powinniśmy mieć nie tylko wsparcie Anglosasów, ale musimy mieć także zaplecze bezpieczne właśnie z punktu widzenia Niemiec, które powinny się... Niemcy są sprawcą deficytu bezpieczeństwa w naszym regionie, jak to zresztą bardzo trafnie nazwał minister Rau w jednym ze swoich artykułów. I Niemcy ponoszą odpowiedzialność za to, żeby ten deficyt teraz rozwiązać. I to jest niemiecka odpowiedzialność, na to powinny iść niemieckie pieniądze, to powinny być niemieckie zdolności wojskowe i to powinno być bezpośrednie też zaangażowanie niemieckich żołnierzy. Tutaj jest jeszcze jeden czynnik, który to wzmacnia, który może to wzmocnić i który może pracować na korzyść Polski i bezpieczeństwa całego regionu, mianowicie to, gdyby rzeczywiście Szwecja i Finlandia zdecydowały się na wejście do NATO. To jest nieprawdopodobnie ważne. Bo to by ważne. Zmieniło jakby zupełnie konstelację. Znaczy Francuzi tak. Wtedy, ja bardzo przepraszam, że trochę tak emocjonalnie mówię, ale sytuacja jest emocjonalna. Jest się czym emocjonować. Gdyby Szwecja i Finlandia weszła do NATO i udałoby się Niemców rzeczywiście z powrotem za uszy nawet wciągnąć do struktur transatlantyckich,
i wymusić na nich powrót do ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskie, a nie żeby oni tam gadali ciągle w kółko jakiejś federalnej Europie czy federalnej armii i tak dalej, i federalnej europejskiej armii, to dla mnie Francuzi mogą z NATO wychodzić. Znaczy mnie to jakby to moim zdaniem jakby wówczas wszystkie te problemy, które generuje w Europie Francja, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa w ostatnim czasie, są się wówczas irrelevantne. W tym sensie wejście Szwecji czy Finlandii do struktur natowskich byłby absolutnym game changerem, tak. I byłoby naprawdę korzystną zmianą z punktu widzenia jakby całej sytuacji bezpieczeństwa Polski. No z naszego punktu widzenia niewątpliwie to jak od której strony nie popatrzeć, tak? No bronią wydłuża się ta, czy zwiększa się ta głębia strategiczna państw Prybałtyki, dzięki czemu my jesteśmy na tym odcinku dużo bardziej bezpieczni. Przesmyk suwalski przestaje w zasadzie być problemem. No i rzeczywiście, jeżeli byśmy mieli pewnego partnera po zachodniej stronie, tylko teraz rozumiem, że ty się za tym opowiadasz. Wydaje się to bardzo racjonalne i rozsądne. No pytanie, w jaki sposób z Niemcami grać, w jaki sposób wykorzystywać dzisiaj naszą chwilową, trudno powiedzieć, tą wzmocnienie do tego, żeby być w pozycji dużo bardziej partnerskiej, bo wydaje się, że to jest bardzo dobra okazja. No i to jest pewien problem. To jest pewien problem, który nie leży tylko i wyłącznie po stronie niemieckiego establishmentu politycznego, ale również po naszej stronie, ponieważ myśmy się, zwłaszcza ostatnio, w ostatnich latach przyzwyczaili do prowadzenia polityki z Niemcami na zasadzie boksu. Boksu słownego, a nie czynami najczęściej. A to wymaga jednak zupełnie innej dyscypliny, mianowicie to wymaga judo. To wymaga pewnej umiejętności, rzeczywiście też takiego strategicznego myślenia, też pewnego miękkiego działania. I tutaj mamy bardzo poważne deficyty i to jest rzeczywiście nasza bardzo poważna słabość. Uważam, że jeżeli chodzi o politykę wobec Niemiec, i tutaj w ogóle nie chodzi o jakiekolwiek przytakiwanie czy nie wiem tam wspieranie tylko i wyłącznie niemieckiego punktu widzenia. Tutaj tak naprawdę chodzi o zainwestowanie we własne zdolności prowadzenia asertywnej, ale sensownej polityki w stosunku do Niemiec, które, jak powiedziałem, w tym nowym układzie, który może się wyłonić i który może być naprawdę dla Polski korzystny, może sprawić, że Niemcy staną się dla nas bardzo potrzebnym strategicznym zapleczem bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że mamy dzisiaj o niebo więcej argumentów niż mieliśmy nawet kilka miesięcy temu. No zdecydowanie temu, tak. Znaczy lepszą pozycję negocjacyjną do rozmów. Każdym poziomie, tym miękkim i tym twardym. Tak, tylko trzeba pamiętać, że czas biegnie, prawda? Tak. Że czas biegnie, że to jest pewien moment, kiedy my możemy coś zrobić, ale ta sytuacja może się zmieniać. Tu nie tylko chodzi o Rosję, czy o dynamikę konfliktu Rosji z Ukrainą, ale tak by może się też dużo zmienić w amerykańskiej polityce. Za na przykład 3 lata nie wiadomo, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych. Jak będzie wyglądać sytuacja w Europie, więc moim zdaniem to jest ten czas teraz do tego, żeby naprawdę się wysilić i żeby uruchomić wszelkie możliwe środki i zdolności do tego, żeby wykorzystać do maksimum tę sytuację, tak, którą w tej chwili mamy. Tak, to okno możliwości jest nieprawdopodobnie szerokie, się stało, tylko że może nie być długo tak otwartym. No nie będzie trwało w nieskończoność. I miejmy nadzieję, że rzeczywiście to wykorzystamy. Marku, bardzo ci dziękuję. Marek Cichocki, Kolegium Civitas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo państwu. Subskrybujcie mój kanał, oglądajcie rozmowy i wspierajcie na patronite.pl. Dziękuję bardzo.